13 marca w kolejnym magazynie sportowym w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Ostafijczuk. Piłkarze ręczni piotrkowianina uczynili kolejny krok w kierunku awansu do czołowej ósemki. Zespół Dmytro Zińczuka pokonał po dramatycznym boju Zagłębie Lubin 30-29 i powiększył przewagę nad najgroźniejszymi rywalami. Przed meczem kibice i zawodnicy obu drużyn uczcili pamięć tragicznie zmarłego Dawida Jakubowskiego. Nasz zespół rozgrzewał się i wyszedł na przedmeczową prezentację w specjalnie przygotowanych koszulkach z numerem 5, z którym występował świętej pamięci Kołowy. Początek meczu dla piotrkowianina był wręcz wymarzony. Nasi zawodnicy w 6 minucie prowadzili 5-1. Później zespół Zagłębia zaczął stratę odrabiać, ale do przerwy piotrkowianin wygrywał 16-12. W drugiej połowie było 29-24 dla piotrkowianina w 53 minucie i wydawało się, że nic naszemu zespołowi nie może stać się złego. Piłka ręczna jest jednak nieprzewidywalna. Piotrkowianin stanął, a Zagłębie zdobyło 5 bramek z rzędu. Przy stanie 29-29 ostatnia piłka należała jednak do naszej drużyny. Faul, rzut karny i żelazne nerwy Marcina Szopy. Próbował jeszcze wyrównać grający trener Zagłębia Bartłomiej Jaszka, ale jego rzut rozpaczy trafił w Romana Pożarka. Wiadomo, że to był ciężki mecz dla nas, bo to było od razu po tej tragedii. No, musieliśmy sobie z tym poradzić. Udało nam się, czuwał nad nami. Mamy 3 punkty i to jest mecz dla niego. Trudno cokolwiek dodać. Tak naprawdę zrobiliście dzisiaj kolejny wielki krok do ósemki. No, tak naprawdę to ciężko sobie wyobrazić, żeby nam ktoś tą ósemkę odebrał. No tak, no mamy jeszcze kilka meczów, no musimy się skupić na tych najbliższych meczach. Też nie chcemy teraz już składać broni, chcemy grać do końca, wygrywać mecze, bo to te zwycięstwa weszły nam troszeczkę, można powiedzieć, w krew. No i będziemy chcieli uszczęśliwać kibiców. No i ten sezon gramy dla Dawida. Tak, graliśmy dzisiaj, powiedzmy, nawet z potrójną presją. Ten mecz był przysłowiowe 6 punktów, tym bardziej ta tragedia, która nas dotknęła w ostatnich dniach. Ten pogrzeb czwartkowy nikomu nie było łatwo, ale powtarzaliśmy sobie już cały tydzień w szatni, że ten mecz jest, brzydko powiem, cholernie dla nas ważny. I nie tylko z powodu punktów, ale z powodu psychiki, która została, jakby nie mówiąc, bardzo nadszarpnięta wydarzeniem niedzielnym. Ten pogrzeb czwartkowy też nie był dla nas łatwy i dzisiaj na tym spotkanie wyszliśmy naprawdę bardzo skoncentrowani i zmotywowani. Ta psychika może nie była w 100% sprawna, jak być powinna, bo po takiej tragedii ciężko się otrząsnąć, ale powtarzaliśmy sobie, że robimy to głównie dla niego dzisiaj. To zwycięstwo oczywiście przypisujemy jemu. A nasz zespół w najbliższą sobotę, 16 marca, podejmie wicemistrza Polski Orlen Wisłę Płock. Początek tego meczu o godzinie 18. Niespełna 2 tygodnie pozostały do inauguracji rundy wiosennej w piotrkowskiej klasie okręgowej. Polonia Piotrków, która prowadzi na półmetku rozgrywek, przygotowuje się do rewanżów na naturalnej nawierzchni. Szkoleniowiec Polonii jest dobrej myśli przed pierwszymi meczami, podobnie jak jeden z najbardziej doświadczonych zawodników Polonii, Łukasz Lewandowski. Myślę, że dyspozycja dopiero jest budowana, tak, na te pierwsze mecze. W sumie w pierwszych tych meczach nie spodziewam się, że nagle będzie eksplozja tej formy, że wszystko jest wiadomo, że budujemy ją na te dalsze mecze, które są dla nas najważniejsze, tak? Czyli one przyjdą dopiero około 4-5, będzie ta dyspozycja na pewno optymalna. Co możemy powiedzieć o kadrze? Wszyscy zawodnicy potwierdzeni. Będzie grał i to już możemy na 100% powiedzieć, Japończyk. Tak. Będzie Rio Suzuki, będzie bardzo dużym wzmocnieniem, będzie grał z nami. Praktycznie wszyscy zawodnicy są. Doszli do nas 2 młodzieżowców z juniora z naszej drużyny. Jest to Jagodziński oraz Pluta. Są to młodzi, uzdolnieni juniorzy, którzy na pewno będą próbowali przebić się do pierwszej jedenastki. Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani. Ciężko przepracowaliśmy sezon przygotowawczy i już się nie możemy doczekać pierwszego meczu. Już o naturalnej nawierzchni. Robert powiedział przed chwilą, że bardzo ciężko było przejść z hali, ze sztucznej nawierzchni właśnie na trawę. Tak, dokładnie. Wiadomo, to jest inne granie niż na sztucznym boisku czy na hali. Zupełnie inaczej jest z czuciem piłki. No, jeszcze trochę brakuje, żeby się do tego przystosować, ale zdążymy. Już wiadomo, że będziecie grali z nowym kolegą, który pochodzi z Japonii. Jak oceniłbyś właśnie tego nowego zawodnika Polonii? Rio myślę, że jest dla nas bardzo dużym wzmocnieniem. Bardzo sobie świetnie radzi w grze na skrzydle, jest bardzo pomocny i w ofensywie, i w defensywie, także myślę, że będziemy mieli z niego dużo pożytku. Polonia rozpocznie rundę wiosenną w piotrkowskiej klasie okręgowej meczem w Rozprzy z Czarnymi, a za 2 tygodnie rozegra spotkanie przed własną publicznością z rezerwami Omegi Kleszczów, a więc jedynym zespołem, który w rundzie wiosennej odebrał punkty piotrkowskiej drużynie.
Na kolejny magazyn sportowy w telewizji Piotrków zapraszam za tydzień.